Jak przygotować się do zabiegu mezoterapii? Pacjent przed zabiegiem mezoterapii nie musi się szczególnie przygotowywać, ale to są takie typowe zalecenia jak w przypadku zabiegów medycyny estetycznej. Tak, że oczywiście musi być zdrowy, musi spełniać warunki kwalifikacji pacjenta do zabiegu, ale tak jak powiedziałam, na pewno musi, nie może tego dnia ani dzień wcześniej pić alkoholu, musi odstawić wszystkie leki, które wpływają na układ krzepnięcia, dlatego że dochodzi wtedy do zwiększonego krwawienia. Musi odstawić leki, czyli nawet mówimy o tym, że na 7 dni przed zabiegiem mezoterapii pacjent powinien odstawić leki i nie stosować leków zawierających aspirynę. Również leków, które są lekami niesterydowymi, lekami przeciwzapalnymi. Także wszystkie te leki po odstawieniu czyli odstawiając te leki, może się w ten sposób przygotować do zabiegu mezoterapii głowej. Czy mezoterapia to bolesny zabieg? Generalnie zabieg mezoterapii nie jest zabiegiem bolesnym i rzeczywiście niektóre osoby w ogóle nie wymagają wykonania dodatkowego znieczulenia, uważając, że absolutnie praktycznie w ogóle tego nie czują. Natomiast dla komfortu pacjenta, jeżeli pacjent uważa, że próg bólowy jest taki, że może się nie czuć komfortowo w tym momencie, na skórę twarzy nakładamy krem znieczulający, emleum, która po pół godziny już daje znieczulenie skóry i wtedy wykonujemy zabiegi mezoterapii, nakłuwając punkt po punkcie i podając preparat w głąb skóry. Jak pacjent będzie wyglądać zaraz po zabiegu? My uszkadzamy skórę. Należy pamiętać, że podając preparat, który jest preparatem również odżywczym, tak? My z jednej strony odżywiamy w głąb skóry, ale jednocześnie musimy się przedostać do tej skóry. W związku z tym uszkadzamy skórę. I to jest uszkodzenie, czyli uraz, tak? I na każdy uraz organizm i skóra musi odpowiedzieć. W związku z tym ta ilość drobnych, małych urazów doprowadza do tego, że zaraz po zabiegu skóra nie wygląda pięknie i nie możemy iść od razu na bal po takim zabiegu. Skóra jest obrzęknięta. Jest zaczerwieniona, wręcz nawet niektórzy mówią, że jest opuchnięta. Wszystko to zależy od tego, jakie preparaty używamy do mezoterapii. Także to jest zabieg, który powinno się wykonywać na pewno nie przed wyjściem gdziekolwiek, szczególnie dużym wyjściem. Natomiast z reguły po południu, kiedy potem idziemy do domu i następnego dnia wstajemy i wtedy już rzeczywiście do tej pracy możemy pójść.